Stój, zatrzymaj się. Sceny, które zobaczysz, wymagają dyskrecji publiczności. Tak się mówi przed takimi filmami. Zalecamy, żeby być dyskretnym przy oglądaniu, bo Kajetan się wstydzi. Natomiast zobaczycie niepokojące obrazy, dantejskie sceny. Jest to zdecydowanie materiał 18+, czyli oglądajcie dopiero wieczorem. Zobaczycie w środku element naszej pracy na zawodach, czyli co robimy z zawodnikami, żeby robili dobrą robotę zarówno ze strony trenerskiej, jak i ze strony przygotowania mentalnego. I o tym mentalu będzie co nieco na grupie elementarza treningu siłowego, który to jest przedsionkiem do piekieł, bowiem tworzymy właśnie pierwszą w Polsce usługę subskrypcyjną treningową, czyli beceluje się co miesiąc i dostaje się naprawdę zajebiste rzeczy. Grupa jest darmowa i taka pozostanie. Elementarz nie jest i taki pozostanie. Także zapraszam Was na grupę. We wtorek o 19 będzie tam darmowy webinar na temat właśnie przygotowania mentalnego, czyli troszeczkę detali na temat tego, co ja tutaj robię. I znajdziecie tam też 7 zajebistych materiałów wideo, których tytuły są w opisie. Także nie zabierając więcej Twojego cennego czasu, przejdź sobie obejrzyj vlog, fajny jest. Kurwa, zmęczyłem się wczoraj na tym juszcze jebanym, jak startował. Co? Co ja kurwa? Takie ciężary trzeba było nakładać na sztangę, że... A to prawda. Pojebane. Popierdolone ciężary, nie? Popierdolone ciężary trzeba było nakładać. Dziękuję, że powiesz, co powiesz, coś ładnego, mądrego. Jak się czujesz, Żylu? Jak są poczucie? Trochę śpiąco, ale damy radę. No i fajnie. Tak jak sobie, to. To jest film czy zdjęcie? W tym, gdzie zdjęcie się pyta. Ja taki nieuczesany? Co? Mogłeś powiedzieć. No ale Kajtus przeszedł już niestety special. Ej, pizdzec. Tu jest jeden, patrz. A tu jest drugi. Thank you.
karty z tyłu i leci. Zaliczka na 200 kg dla... Tak. Dawaj, lekko się pochyli w tył i góra. Trzymaj tę głębokość, to jest kurwa i perfekcyjnie było. Co kurwa? Słowa admiracja to jest moja. A popatrz, ty startowałeś teraz? Dzisiaj nie, a wczoraj też nie, ale będę startował, w maju. A, w maju, dobrze. Mam nadzieję przynajmniej. Miałeś startować ze mną kurwa wczoraj. No miałem, no, ale kurwa nie startowałeś. Jeszcze tak bardzo zjebałem, więc kurwa zobaczymy. Ja się słyszałem, że pierwsze podejście miałeś zaliczone. Wszystkie zaliczę sobie chyba. Dlatego się miały skok dał. Bo ci powiem ten trajan, nie? No to trzeba uważać. A jak masz teraz ten skok? Co? Jak masz teraz skok? 7,5. No chyba zrobię sobie 260, nie? Bo to treningowo robiłem to. Tak sobie kurwa powtórzę z sędziowaniem, to nawet nieźle. Gdybym sobie tak 9 na 9 zrobił, to by było fajne. Jeszcze raz. Tak bym sobie 9 na 9 zrobił, to by było fajne. Byłoby fajnie. Byłoby fajnie, no. Problemicznie rekord już spada. Ale ładnie łucia. No kurwa, no strzelił do skurczy. Skoncentrowany kurwa na siadzie, a nie się rozpierdalać na lewo. Co jest najważniejsze teraz? Siad. Który? Mówi. Który? Drugi. Drugi. Nic innego się nie liczy. Żaden trzeci, żadna ława, żaden ciąg. Tylko się skupiasz na podejściu, że masz teraz zrobić. Nic więcej cię nie interesuje. Nie kontrolujesz tutaj niczego, kontrolujesz siebie w środku, tylko i wyłącznie. Dziu?
A co mówisz, że mieszkali po siadzie? Żeby już teraz siadł jak cipka, ostatni raz, to drugie podejście zaliczył, ale fajnie. I teraz musimy odpalić w nim mężczyznę. I tym się zajmuje Paweł, żeby właśnie na te ostatnie podejście włączyć w Jasiu taki przełącznik, który się nazywa, robimy z niego demona. Zobacz, obojętnie czy on wstanie, czy nie wstanie, mimo wszystko demon na pewno zostanie uwolniony, nie? Nie chodzi mi o to, że się zetram gacie, tylko że będzie taka zmiana postawy. Naprawdę. To jest łącznik pomiędzy, kurwa, wszechświatami po prostu, tak cię to powiem, nie? I wiąże taśmy. No. Tak. To jest, po prostu, to jest coś takiego jak tłumacz, kurwa, nie? Rozumiesz, który umie przełożyć rosyjski na migowy, kurwa. Ja się nie cieszę. No to się nie masz czego cieszyć. Ja się dopiero wtedy go budziłem. No to kurwa, dobrze. No to kurwa, to... Od razu masz się wkurwić, ma być koncentracja. Spokój, mam zero, za dużo tak, czasu. Zero chaosu, właśnie tak. Skupienie i zrobienie tego właśnie w sposób systematyczny po prostu, że wchodzisz i robisz rzecz po rzeczy, tak jak jesteś nauczony, przyzwyczajony. To, co pasuje do siebie, wiecie, jak część do części, kurwa, wtedy się. Tak to robimy. Tak to działa. Tak to się właśnie robi. Kurwa! Najżejszy się zepsuje, kurwa. No tak, tak. To jest to, o czym mówiłem, nie? Bo to osobno robię to. Stopa! Pamiętaj, stopa! Stopa! Tak jest! Podejście nie zaliczono. 315 kg na pomoc nie zaliczono.
2-1. 2-1, tak. Nazwisko. Na koniecznie. Teraz prawda, jak to nie wiesz. Ale ja stoję tam obok tego, ja widział tam centymetr. Ale ja stoję tam obok tego, ja widział tam. Ale ja stoję tam obok tego, ja widział tam. Bo to osobno. Ale ja stoję tam obok tego, ja widział tam. Ale ja stoję tam obok tego, ja widział. Obok tego, ja obok tego, ja obok tego, ja obok tego, ja. Tam jednego centymetra zostało. Naprawdę. Bo ja stoję obok, bo no. Cały system mam w komórce. No. I od tego może chodzić gdzie się. Dobrze. Ciężar gotowy, Dylewski Jakub. Ocenia według własnego systemu. Czyli Wadym mówi, albo jemu brakło, albo jemu nie brakło. Czyli nie sędzia główny przyjmuje, wiesz, ten protest, tylko Wadym. Jako właściciel federacji. No i kurwa, nie no. Nieważne, kurwa, skup się teraz na tym, bacz. No wyjebane, jest nie taki jak jest, no kurwa tablica, no chuj wadna. Ja wiem. Kurwa mać, no. Dlatego następnym razem masz zrobić tak, żeby Wadym nie miał wątpliwości. Mordo, kurwa, to było ATG. Mordo, to, na tym polegają zawody. Wiem, teraz, dobra. Zjeść, napić się, idziesz, ubierasz brudę, spodnie, do szatni, spać. Na śle się przychodzi. Podejrzenie zaleczone. I to dupo. No. Bardzo się cieszę, kurwa, że przeszło to z jednej strony w drogą, czyli najpierw na zaliczanie losowych niedosiadów, to teraz rzuca się monetą na to, jaki przysiad, kurwa, głęboki zostanie zaliczony i bardzo dobrze, że sędziowie boczni, jak nas wskazuje, siedzą na ukos od przodu, no bo przecież tak się nazywają. Do chuja wata. Czego mnie stalkujesz? Na pierwszych zawodach tą taśmę zakładałem 4 razy. No. Tak, zakładałem, tak. Ginął mi, że ginęła mi taśma, wszystko mi ginęło. Trener ci zawiąże i będzie pokrzykł. Ale ja po swojemu, bo... Jak trener zawiąże, to... A teraz coś trenerowi pokażę. Mam rozsunięte kości po złamaniu. I boli. Nie mogę tak. Trenerowi, dziękuję. Wbrew pozorom chciałem powiedzieć, że jestem bardzo delikatny. Ciężar gotowy. I wymagam dużo czułości. To trzeba estro zbić, wtedy nie trzeba tych rzeczy. Żona też mi tak mówi i się cieszy, że już będzie po zawodach. Masz tutaj zaraz... Ktoś mówiła, żeby chciała mieć faceta w domu, ale nie wysłuchałem, bo się rozpłakałem, proszę. 100 kg. Denis, a jedno się dużo później, ja mam takie zimne karmi. Ja później, o. Dobrze. Kurędy się kości. Albo Piotra weźmi nawet, czy ty wejdziesz. O, dobra, ja go zaraz znajdę. Dobrze. Ciężar na to. Kurde. Ładnie, to się kurwa podał, czy nie? No, jest potencjał. Czy trzeba ci blakę wyjebać? Nie, ja tak na spokojnie. Ja jestem jeszcze taki uczuciowy. Uczuciowy jesteś.
Wiem mu, żeby Estro zbił. No. Jutro wezmę letrozol, będę agresywny. No to jutro jest potrzebne, no. 10. No coś tam kurwa wchodzi ten testosteron. Co? Wziąłem twoją bluzę bez swojej zaraz. Chujowo. Mam jeszcze jedną jakbyś chciał, taką 50. Obojętnie. Bo mam fałkę taką normalną. Ciebie gotowy, Major Sebastian. To pierdolną takie karmić do kurwa zimna, nie? Skurwysy. Na hejno tak. A jakbyś jak chodzi teraz z browarem, był elegancki, nie? Nie daj mi kurwy widelca w hotelu. I to jest ta wielka porcja, daj ci bułkę więcej kurwa. Skurwysynek. Ja mam wyjebane stary na ten wynik i tak dalej, to pierdolona tablica. Nie wiem. Jeszcze kurwa to było lekkie. Nie wiem, stary nagrywałem to, widziałem. Chyba to takich starych chłopów, nie? Jak już stara się w ogóle pofatyguje, też dobrze, nie? Ale on potem wraca na chatę i potem go kurwa przez tydzień boli, nie? Bolą go kurwa plecy, bolą go kolana. A stara dostaje pierdolca, kurwa, bo tak jak nic nie robił, tak teraz już w ogóle nic nie robi. Trzeba mu jeszcze śniadanie przynieść, bo on teraz jest umierający. I dokładnie to samo nas kurwa czeka na starości. Bo kurwa, ten co wymyślił na stare lata, jeździ na trójbój. Że chcesz płacić kurwa na książeczkę oszczędnościową, tak idziesz kurwa do tej sztangi. A do niej podejść jak do kurwy, którą będziesz jebał. Karolina, to nie tak. To jest taki filus. To jest bardzo dosłowne, masz być kurwa za kudły i do bata. Przeniesienie zaliczone 215 kg dla Ciura Mateusza. Kurwa, odryk bezwarunkowy. Karolina, to nie tak. Potem przyjdzie na chatę, będzie aferę. Co ty po prostu tak prosiłeś? I raczej się od tego, że go kolana bo no to już poruszyliśmy wcześniej. Ale żeby jakimiś kurwami tam łazić, to cię nie bolały. Nie nagrywasz. Śpierdol ci. No dawaj. W tej bluzie Infernal War wygląda jak mężczyzna w końcu, kurwa. Mordo, do krzyżach. O, robota jest. Słuchaj, do pierwszej tutaj z brzegu po prostu. Tylko żeby Kaja widziała, z której macie budzić. Co? Czekaj, muszę iść, bo jest robota. Związać. Jak robota? No robota, co zrobisz? Rysie zaliczone. 310 kg dla tak? Rozgowskiego Roberta. Który to Paweł, bo mnie do niego wysłali? Kurde. Na pewno to jakaś pomyłka. Wysłali mnie do kogoś. Ciężar gotowy. To jest pomyłka. Drozdowskie Robert. Moja żona miała na drugie. No zobaczę, znaczy wybrać te niewłaściwe spory. Na parę lata. Kurde, to moja druga młodość, panie. A potem kolanka bolą. Za dużo tych wrażeń. Znowu uderzenie gorące. Przejdziemy do kategorii proteza stawu biodrowego. No i właśnie nie mają osobnych. Nie mają. Ja bym chciał kategorię, udało mi się wstać z łóżka. A żeby za kurwami latać, to nie ma problemu.
To właśnie to, co mówiłem o Mastersach, kurwa, nie? I że łóżko było suche. Czyli pieruchomajty się sprawdzają. Albo nie było małolaty żadnych. No to taki wewnętrzny żart, nie mogę tłumaczyć. No gdybyście wy wiedzieli to, co ja wiem, to byście się tak śmiali, że to powiedziałem. Znaczy ja się śmieję bardzo mocno. Z tym zalanym przez małolatę łóżkiem, to byście się tak kurwa śmiali. Trochę tam, kurwa, jak to za wody, kurwa, na kibel i 50 kilo na pasy. Stasiek, trzymaj nogę. Którą? Tam, tam. Klapnij do kolana. Będzie dobrze, tak mi trzymaj. Stopę weź na mnie. No, musisz o tak kłać. Mamy. Proszę sędziowego zobaczyć, czy jest wszystko tam w porządku, bo to była reportowa sprawa. Cały czas tu. Tu patrz, lekko się kopnij. Tak bardzo tu ukrata wyżej, niż się tego ściąga. Tu patrz, lekko się kopnij. Wypij się ogień mocno. Wszystkich zawodów. Pan Franciszek Szabik, którego serdecznie pozdrawiamy. Pokaż pana Franciszka. Panie Franciszku, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Najlepszy. Najlepszy.
fajny, nabity taki. Jebany! Wyżynie zalesione 235 kg. Polskiego wyszedzi, wchodzi w górę, zgrywa Leszka powodzenia. Próba się podał mecz, serce biały miał Arsena. Chyba pika, awanty, symulator, czyni Eja, czyni psy. Pierwszy panu, potem materiał Melena. Negatyw, ekspertyz, wynik tylko to potwierdza. Pewien swych analiz, niewinności nie do nieba. Leci liść, to czuć maś, flyer, bang, paru zera. 60 prezent, linki, akcje, mozzarella. Zbrojny team, udział w team, walczy o spadek prezesa. Chciał wybielić karabin, prokurator to uczesa. Czeski film losami jest garawa dla złodzieja. Żaden hit to proforma, sąd rozkaże z pomym wiedem. Aha, czary mary. Pierdolone, wszystkie kurwa. Wszyscy mają rozdziewiczone dupki. Stają się prawdziwymi mężczyznami. Sportowcami takimi. Jestem dumny. Jasio, jaki klata? 140, ja pewnie. Ale jak to czujesz tak dalej wszystko? No lekko. Na razie jest dobrze. Oj kurwa, nabity. Wypu. Ja 125 kilo ważę, to chyba 140 wycisnę, nie? No jak? A, okay. Tak za 160 spróbuję wycisnąć, nie? Tak fajnie mi do totalu pasowało, nie? A co twoje siostry pomyślą? A co twoje siostry pomyślą, bo chuj? A ty taki fit jesteś, że Monsterek Zero? No jak? Paszek, zobacz, który jest piękny widok. 140 setka. Niby 140 setka? Nie, no kurwa. No właśnie chciałem powiedzieć, że swój wolałbym jak dylą grać, czekajtek. To nie jest tak głośne, że... No kurwa, dylą jest obrzydliwie wielki. Ale nie upaść, on jest kurwa wielki, a kajtek jest piękny. No, no zatem zobacz co przed ramię, a zobacz co przed ramię. Zobacz tą łydę, zobacz tą łydę. A raczej brak tej łydy. Nie wiem, czy i dlatego, jak mam właśnie tak duże udo i w ogóle był problem z sędziowaniem głębokości. A, no dlatego tak. Spalili, bo przez takie duże udo nie jestem w stanie dosiąść nie, nawet, nie? Wiesz co chodzi, mordo. Dobra.
pięta w ziemię. Przepros, dawaj przepros, 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 rusz ten przepros, pięta w ziemię. Ja nie bądź. Mówię, on musi mi zrobić tak, żeby on, patrz, on nie ma zrobić od końcówki ręką, tylko nogą i klatą. On tego nie robi. On ma tu, tu jest jego koniec. On robi to. A on musi włożyć, wiesz, nogę, klatę, nie? Wiesz, o co mi chodzi, nie? Tak. To, że w ogóle nie wyciskał ciężko w treningu, to tym bardziej. Dumny jestem. Zamieniał chłopak, co ciężko wyciska i nie wycisnął. Tak? No. Jaki? A, to ten, co to on tak ciężko wyciska, że jego ciało nie wytrzymuje. I no, się cały rwie. Ale to też ten stary działasz okropny. A no, kurwa, ile on bierze, stary. Od tego testosteron, że mu mózg gotuje. Testosteron bierze człowieku. To są niesamowite ilości. Nikt tyle nie bierze testosteronu. Ja powiem tak, ja tu z wami nie chcę mieć nic wspólnego. No tak, ty jesteś ponad to. Możliwe! Możliwe. Że ktoś bierze więcej testosteronu. Ale jest to bardzo mało prawdopodobne. Kajtek bierze najwięcej. Byłbym na tablicy. I tego by bardzo szkoda. Ale nie, serio, no bo wiesz... To nie był ciężar, który... którego ty nie kontrolowałeś, wiesz, który powodował, że coś się tam. Także było bardzo, kurwa, bardzo mi go, kurwa, szkoda. To było tak lekkie. A my zależy do mnie coś. To jest Jasia i Jasiu ma ciągi to. Czekaj, to są ciągi Jasia? Tak. Ale to nie ważne, tak. A, i to jest... Czekaj. A to jest dyla. I dylu ciągi ma tu. I to jest już na 120. A to też się pytałem. Czajtek ci wypisze tam, gdzie chmura ma, bo on mi nic nie da. Bo on zabrał nie swoją kartkę, kurwa. Tak. Rozumiesz, zabrał kartkę Pukina zamiast swojej. Także... Serio, bo...
Kurde, bardzo dużo tam ci punktów usiadło, nie? Wiesz, w ciągach to widać było, że tam to ostatnie podejście to nie była walka, to było za dużo, nie? Wiesz, odrobinę, nie? To było odrobinę, ale było za dużo, a wiesz, a tutaj to było coś, czym ty operowałeś i widać, to że to... było z zapasem na co najmniej kolejne 10 kilo, nie? No, gdzieś około, nie? Na pewno, także mówię, bardzo, bardzo tego szkoda. Niemniej jednak... W porównaniu do tego, co zawsze robiłeś na zawodach, czyli wiesz, zbombić pierwsze, zbombić drugie i ledwo co zrobić na trzecie pierwsze, to jest to bardzo duża, fajna zmiana taka. Jakbyś zaczął robić, wiesz, 9 na 9, to trener blokuje. Słuchaj, kurwa, ze skrajności w skrajność, kurwa, jak zwykle, nie? Dokładnie. Zróbmy tak chociaż, wiesz, na 7 na 9, 8 na 9, spoko, naprawdę. Nie z motyką na księżyc, tak? Trzeba być wolem na kapustę. Krystian nie bierze o Wietnam na czas tym naciskaniem. Ale dziwny człowiek. Czego cię tak powiem? Można zobaczyć tak, żebyś nie wiemy. Jebany. Dobra, to jest
Taki agresywny. Z kamerą wśród zwierząt do chuja. Poczekaj, kurwa, jak Bubciu przyjedzie. To sobie dopiero pokręcisz materiału, kurwa. Dawaj, Jasiu, mocno! Dawaj, dawaj! Nie ciśnij, trzymaj! Zamówiłem Kajetanowi na ostatnie podejście fajną pioseneczkę. Jaką? Taką, co się robią na maksy. Bań? Zobaczysz. Zapomniałem, że na Arnoldzie nie jestem, nie? Ale kurwa, koniec, więc już szybko to było osiągnięte. No ja. Końcówka zjebana, ale... Pierdolę ci taką kurwa lachę w hotelu z kurwa w podziękowaniu. Co mówisz? Tak, potwierdzam bo to. Denis kurwa, będzie tak musiał udokumentować. No i bardzo ładnie. Dziękuję. Zawsze sobie czegoś odnieść, wiesz? Dobrze. No, bo ja to zrobię, bo ja to wiesz, zrobię to po nocy. Kurwa, ja ci powiedziałem. Tak? Tak. Pełna reinkarnacja dzisiaj. A bo cię czuję, że będzie dobrze? Ja wiem, że będzie dobrze, bo ja to widzę co się, po tym, co się dzisiaj z każdym dzieje. Także jest... Tak. To tak ma być. Robimy dobre wyniki. Tak. Idę zabrać. Mam trochę ten, górę lędźwi spięty. Ogarniesz mi albo ktoś mi ogarnie? Już się mówię, kto ci to ogarnie. Paweł. Paweł? Paweł. Paweł. Paweł zaraz pójdzie, puszczę teraz Arka. Jest wolny, cała sztura Arka. Także niech się zrobi test i uruchomi potrzeba. Thank you.
kurwa, powiem ci, ten Arek to... Co tam się stało, bo nie było? No powiem ci, że zajebisty start zrobił. A tak wiesz, że tak powiem, robiąc ogólny zarys, to miał ostatnio dość ciężki okres w życiu. I wiesz, to była taka rzecz, której bardzo potrzebował dla siebie, żeby mu dobrze poszedł start, nie? Mm-hmm. Żeby może, wiesz, jakby dużo było wpływu, wiesz, i miał... Nie realizował planu, bo nie był w stanie go realizować w pełni, a zrobił kurwa życiówki, nie, we wszystkim, także zajebiście się cieszę, bo bardzo mu to było potrzebne i naprawdę bardzo ciężko, musiał, wiesz, żeby zrobić mniej treningów i gorszych, musiał bardzo dużo w to włożyć pracy, nie, i zajebiście to zaowocowało, także zrobił sobie prezent i mi przy okazji powiedziałbyś coś ładnie, kurwa. Co? Powiedziałbyś coś ładnie. Ja nie umiem mówić ładnie. To powiedz brzydko. To powiedz coś po kajtkowemu. Nie złapiesz noc drugi raz. To przez to, że... Ale nie, ja chcę... Nie, ja chcę to gorzko robić, żeby lepszy był performance, a potem na WBC znowu 140. Ale chodź, co będziemy robić jogging, kurwa, bo wciąż. Nie, namówisz mnie do tego. Mój pies może z tą pobiegać, kurwa, jak chcesz. Ogarniemy sobie, kurwa, fajne leginsy, kurwa, takie frotki, kurwa, na czoło. Jedną na rękę, żeby przecierać. Te flety się, kurwa, grzeją, czy nie? Mają wyjebane. Ale to póki, no? Nie, kurwa, ten. Jak tam, Paweł, zadowolony z zawodników? Jestem totalnie niezadowolony z zawodników. Dlaczego? Bo taki, kurwa, ten Kalinowski, nie? Co mógłby być moim starym. To na drugie mu daje 255. On oczywiście musi łazić, gapić się, kurwa, w monitor. Ja wiem, żeby wyjebał dzisiaj, nie? I o Jezu, czemu 255? I muszę grać głupa, że Ukrainiec źle zrozumiał, że miał przecież mieć 225. I na trzecie 240, które poszło lżej niż powinien się opener, więc mógł w drugim mieć 255 i chuj wie, ile dzisiaj zamknąć. Ale oni wolą wierzyć w to, ile nie mogą, niż posłuchać, ile mogą. Dlatego muszę odpierdalać z nimi to całe voodoo. No, tak jest. Nie, no dobrze, nie? Kajtuś zrobił 300, siat, Dylu zrobił 350. Jeszcze Rekrut i Bubciu powinni poprzebijać te 350, więc mamy całkiem dobry bilans. No plus, kurwa, Jasiu, pomimo rozpierdolonych paluchów, totalnie zrobił ciągi. Jest generalnie ładne, mocne 3 na 10. Thank you.
Kurwa. Kurwa, jak on to zrobi, to robię mu lachę. Przyznaję się na wizji. Zrobię to. Jak to zrobi? Jak nie, to na odwrót. Pamiętaj, cofasz po ulicy Baru w tył. Dawaj, jednym mocnym ruchem. Tak, dawaj, bary, prawo w tył, dawaj, mocno, mocno, dawaj, dawaj, dawaj. A to niestety robi mi lachę. Masz to powtóra z tyłu. Co? Masz to powtóra z tyłu. No. Ja się ten człowiek o wielu twarzach. Tak. Jednego dnia Polska, drugiego dnia było. Ciekawe, kim będzie jutro. No nie. Bo się nie wyśpi. Ja wezmę, leży. Gdzie? Na podłodze. W trumnie, co? Nie. Kurwa. Nie, do tego też się daleko. Tak wiesz, a gdzie oni leżą tak bez bleki? Tam, gdzie kawa jest i bufet. Dobra, leżą na karimatach, Bubciu i ten rekrut. Fajnie. Ale nie śmiesz. Co? Aż mnie nie śmiesz. Bo. Cała audycja będzie... Ty, ale w tym świetle twój bebek jest jeszcze większy. Ja pierdolę. Jest chyba ogromny. Dobrze pracuje przy panu, odpierdol się od niego. Właśnie, to jest przeszkodowe. Widzisz w torbach? Poszłaj. Kurwa, no styk. To nie nagrywa, co? Nagrywa. Kalibowskiej Kopienicy, gościmy reprezentantów Armenii, Azerbejdżanu, Austrii, Czech, Estonii, Finlandii, Niemiec, Indii, Iranu, Litwy, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Ugandy, co sadziesz sobie w dupę? Nie wiem, co? Co sadziesz sobie w dupę? Nie wiem, miałam ochotę. W sumie to trochę wyglądacie jak ojciec z synem. Ciekawe, kto by się obraził pierwszy. No, mów, słucham cię. Się mógł zacząć słuchać, kurwa. Dobrze, nadejdzie taki czas, to... Ja wiem, że to idę się wysilić. Taki kurwa potencjał, nie? Kurwa, tękę. Kurwa, odrywa na rakiecie. Tękę, gdyby... Nie, tękę. Bo ja zapominam, 200, o to, żeby było ciężko. 210 kilo, kurwa. Tękę. A 240, kurwa, tak. Fru, kurwa. Fru. Czyli było, kurwa, 206, 265 do wyjebania. Tękę. W głowie takie ciężary na zimność. Będę musiał zacząć poszerzać kurwa siłowo, kurwa zakręt, kurwa ciężary w głowie. Ja tak doby wpierdol, kurwa, motywacyjny. Gdzie jest ta Kaja z moimi jeżykami, no chuj mnie szczeli, nie? Pewnie sama ojebała. Wiem jej, kurwa, kartę mleka, jeżyki i mielonka. Kaju, gdzie są jeżyki? Kaju, Moranie. Gdzie są moje jeżyki? Nie wiem. Ja ją moranie. Ojebałem. W Krakusa mi miała pierdolę. Siłę mi doda systematyczność, ciężka praca, jedzenie, regeneracja, dobry sen. I to jest klucz do sukcesu. Ciężka praca przede wszystkim. I trenbolon. Gotowy, możemy wyjść.
Hania, nie wystarczy ci już? Wiesz, że on to wypuści. Oczywiście, że to. On już ma nagrane. Jak pytanie, w dupę, tak? Pytanie, Natalia, dlaczego w zasadzie sobie aparat w dupę? Bo miałam taką ochotę. No to najmniej identyczne pytanie. O kurwa, mylimy. Jest. Widzisz, bo ja się nie nadaję do tej roli, jakby tego... Ty, ale wiesz, jak na przykład obrzydzić dziewczynę w innym kadrze? Zrobić tak i zawsze z drugiej podbródek. Cieszę się, że jest takim rekrucikiem. Super. Czekaj, bo muszę... Daj, jeszcze raz. O, dobra. Teraz dobrze. Super się nie, żyje. Nie, serio, bo kurwa, żyłeś z jednym z takich silniejszych chłopów, kurwa. No. Super się żyje. Ale to słoiki on otwiera, czy jednak ty? Nie, zazwyczaj on. Nie podsłuchuj, kochanie. To miał być film relacja z zawodów, a nie... Wypierdalaj, teraz jesteś ty, wypierdalaj. Dokładnie. No. Nie, zazwyczaj on otwiera słoiki, ale czasami chce być taka fajna. Próbuję otworzyć słoik, nigdy mi nie wychodzi, w końcu on otwiera. Ale bije ciało. Chciałabym. Jak już gapisz pedale, kurwa. Po mojej cycki. Drugie grupy szkole z wszystkim to Kosty Zajtrowoz do szkole Kotyżona. Jest moja!
Od tego pana ze starej sekcji z UG. Jak się robi siaby? Jak woda? Szybko i głęboko. Dawaj! Mocno! I góra! Dawaj, dawaj, dawaj! To był siad szybko i głęboko, ale można było go dopchnąć jeszcze. To było takie, że... Ty patrz, upyszę dwa! Jakiegoś czy coś. Śpiały. No to normalnie. Chcesz, że jakieś... Nie, nie, ja się herbatki napiję, będzie dobrze. O, kurwa, to było bardzo. To było tak, kurwa. Powiedziałem. Powiedziałem ojcu Tadeuszowi, że wstanę, to wstałem. No to kurwa, byłoby świadczy. To jest kurwa to. No. Kurwa, kurwa, kurwa.
co? On jest chyba z ujebany film. To co się wiedział? To się obiecuje, to się obiecuje, nie? Teraz już jest łatwiutko, bo tylko muszę 200 łowę. Zrobię 220 łowę. Jakąś robotę, którą podsumowanie na Outlaw w przyszłym tygodniu, tak? Tak, jeszcze tam znasz. Dokładnie tak, jak sobie to wyobrażałem, co się wydarzy przed trzecią kolejką. Dawiniu, ja też gratuluję. Bardzo piękny start. Bardzo ładny przegresik. Podsumowania. Ja mam znać, kiedy na przyszłym tygodniu. Natalka, tam jest dużo tych bajecznych. Wystartować sobie. Dobrze, nie? Siadło. Ile jeszcze? Światło zaczyna grać. Ciężar zbudowy. Długo. Jeszcze nic nie ma. Zawsze nie 320.
mamy nowego napadnicy, no co? Kurwa. Peter również dziękuję bardzo, Pawełek. Maszyną rolniczą, to był Denisek również. Pługiem i rozrzutnikiem do gnoju po prostu. Zaorał. Zaorał nie mam. Zajebista robota, zajebiste przygotowania, zajebisty kamerzysta, zajebisty trener. Dietetyczka, łapka na szczerze z teamu. Wiedziałem, czy trochę bo cały jestem mokry. No to co? A ciebie mogę, bo ty już jesteś mokry. Jesteśmy świniakami, to może. Zajebiście. Ty masz ile tutaj? 7,75. Bo ja chcę mojego ulubieńca ściągnąć. Chodź tu mój ulubieńcu. Chodź. To jest mój chłopak. Daj mi buźki. Daj mi buźki.
Uznałem, że jeśli jak już w końcu zrobił najważniejszy ciąg w swoim życiu, to mogę się przyznać do naszej miłości. Jesteśmy otwarci, także dziewczyny, koniec. Tak. Już nie ma. Nie ma Kajtana dostępnego dla was. Chyba że macie siurak albo strepona. Tak, tak, tak. Albo tak otwarty odbyt na mnie jak Putin. Ja pierdolę. Jesteście wydumne, tak się Kajden, powiedz coś ładnie o kolegę. O, odbyt. Odpalę, no ale zeszły. Co to, co miałem zrobić, zrobiłem. Kurwa, wiedziałem, brałem na własną odpowiedzialność, kurwa, w pociągu. Ta dziewczyna ci da 310. Widzisz, kurwa, jak się wierzę? To jest prawda. Ale tak ci powiem, że już nie było tego zapasu. No, znaczy obstawiam, że jakbyś może skoczył od razu na coś wyżej, to lepiej, ale to 300 cię to zajebało trochę, nie? 302 ty, ale to 2,8 to kurwa było... Ty wolniej do japy bierzesz niż wciągać to 2,8. Ale to głębiej, kurwa, ale wiecie, głębiej wciągam. No to tak, tak. A ruch masz długi, więc wiesz, to jest osiągnięcie. Aż do jajek. A kurwa. Nie zagodność mi, myślę. Było nie do przejścia, nie? Ale tak napierdala wszystko. Tak? Ale się teraz nakurwisz jak szmata. Mordo, ja wypiję 2 dni. Jestem kurwa przepalony. Zeszło wszystko kurwa, jak dobrze. Jak dobrze. No, ogromna presja była na mnie, kurwa. Chyba, no była, ale nie, jak już zobaczyłem to 2,8 to znam o chuj. Kajtuś. To już było luźno w chuj. Chyba, że najbóg znowu spadnie na skąpach Grzegorza Wałgi i nagle zaczniesz. Nie. Ja ogólnie przez 2 tygodnie nie patrzę na wagę, bo ja się, a rekrut kurwa, ile zrobił? 325. Bo będę skończył 440. Słuchajcie, ja trochę potrenuję, będę miał najlepszy ciąg w klubie. No możesz. Możesz być lifterem. Pierdolę. A pierdolę. Znaczy powiem ci tak, konkurencyjny dla ciebie będzie statek. Bo on jest w setce, ale kurwa... No dobra, on no, kurwa jest... Co by się dopiero wydarzyło, jakby rekrut zaczął brać sterydy, kurwa, nie ogarniam tego. Ktokolwiek z nas zaczął brać sterydy. No tak, nie, bo to by na brzuchu nie pospał. Spaliłem skąd, zobacz, Elis, spaliłem chuja. I co? I kto teraz jest górą? Masz 2-1. Tak. Ale teraz mam pytanie. Tak. Jako do trenerów. No. Jako do trenerów, tak. Tak jest. Jako sędzia do trenerów. Jako sędzia do trenerów. Może sędzia główny na przysiadach widzieć głębokość siadu. Nie może. Moment. Dlaczego nie może? Bo nie jest z boku. Bo nie jest co? Bo nie jest z boku. Boczni się oceniają, ale sędzia główny jest od tego, żeby rozstrzygać. To znaczy, że jeżeli nie jest pewny siad, czyli zgłaszamy protest, to sędzia główny go musi rozpatrzeć, a tutaj nie rozpatrywał sędzia główny w żaden sposób żadnego protestu, tylko rozpatrywał go speaker. Momencie, jak masz na imię? Tadeusz. Tadeusz, tenisów. Tadeusz. Bardzo mi miło. Słuchaj. Zaczniemy od tego, że sędzia główny musi patrzeć na wszystko, co się dzieje na podejściu. Tak. Może wybierać kąt, jaki chce, żebyś dobrze zauważyć głębokość, przede wszystkim na przysiadzie. Słuchaj, jeżeli będzie sędzia główny wybierał kąt, jaki chce, to nie może zobaczyć tego, co jest ustawowo przewidziane do zaczynania dla sędziego bocznego. Bo jeżeli sędzia główny ustawi wszystkich sędziów z przodu w jednej linii, znaczy, że żaden z nich jest boczny. Sędzie boczny to sędzie boczny. Dokładnie. Nie mówimy o sędziach bocznych. Sędzie boczny to dokładnie. Ale na przykład, jak siadam, to jest zawodnik. Tak. Do przykładu siadam. Tak. Tak. Ja jako sędzia widzę, że nie jestem pełny, że dobrze widzę kąt. Tak. Czy mogę się zmieścić? I teraz właśnie dlatego ci mówię, że... Mogę zobaczyć głębokość. Tak, i właśnie dlatego jest tak, że to o czym mówiliśmy my jako trenerzy, to było to, że mamy kamerkę od organizatora, która jest ustawiona na wysokości biodra u zawodników, przez co wiemy, że jak ja jestem sędzią, patrz, głównym, siedzę z przodu, nie? Jest tutaj, widzi dokładnie to, co sędzia boczny, nie? Jeżeli wchodzi ten protest, to przychodzimy, rozumiem, sprawdzamy. Ja jako główny wtedy widzę to, co było z przodu, rozumiem, widzę to, co było z boku, z prawidłowej perspektywy i wtedy mogę ocenić i rozumiem, rozstrzygnąć werdykt. Co chciałeś powiedzieć? A teraz tak. Zobacz. Zobacz, jaka jest wysokość jego, no? Jaka jest wysokość? Dlatego sędziowie siedzą na krzesłach. Ale ty mówisz o tej kamerce teraz, tak? Tak, ale chcę o kamerce. Dokładnie. Jeżeli chodzi o wyciskanie, ławka jest na jednym poziomie, tak, i możemy wstawić kamerkę.
Ale na przykład jak on wychodzi i jest głowę ode mnie wyższy. Tak, a jest ale zobacz, poziom kamerki dla mnie. Między waszymi talerzami biodra na wysokości to jest tyle, nie? A ale to nie jest perspektywa, która zmienia. Właśnie może zmienić. Nie uszkadza. Nie uszkadza. Bardzo dużo z naszych zawodników przechodziło egzaminy sędziowskie do Federacji WPC. My sami prowadziliśmy egzaminy sędziowskie, tłumaczyliśmy regulaminy wielu federacji i się tym zajmowaliśmy. Tego nie kłóci się tylko. My też tego ci nie mówimy dlatego, bo nie wiem, bo kurwa, bo nie lubimy was, czy tej federacji. Zawody były kurwa zajebiste w chuj. Tak, mega na plus jest organizacja, jestem w ogóle mega zaskoczony organizacją, że jest ja przyspieszone. Tak jest, naprawdę są fajne warunki. Może wiesz, rozgrzewka mogła być trochę większa, ale nie wszystko naraz, tak? Więc wiesz, my tego nie podnosimy na zasadzie takiej, że wiesz, dla zasady, bo nie wiem, bo nimi nie pasujecie wy, czy ta federacja, bo jak najbardziej to są zajebiste zawody, nie? Tylko uważam, że powinno być jakieś rozwiązanie, które pozwala na wniesienie protestu i tak tyle. Bo do rozumiem sędziów nigdy nikt nie ma problemu. Kurwa, sędziowie są też ludzie. Wy tu siedzicie po tyle samo godzin, co my. Tak. My jesteśmy tak samo zmęczeni. A wy jeszcze robicie monotonną robotę, więc się można popierdolić. Więc nikt nie ma z tym problemu, naprawdę. Nasza cel jest być tak, jako sędziów, żeby wszyscy zawodnicy byli tak w jednej w takiej samej regule. Tak. Dlatego właśnie o to, że na przykład twoich zawodników, albo jego, albo mój, kogoś tylko wszystkich zawalić. Tylko wszystkich. I o to chodzi. I dlatego właśnie uważam, że potrzebujemy obiektywnej metody, nie? O to chodzi. Że i zobaczcie, ja ci powiem tylko tak. Są dwa rozwiązania, które stosują różne federacje. IPF ma coś takiego jak jury, który na bieżąco może zmienić werdykt sędziów. Gdzie wsadzisz ich teraz? Słuchaj, nie, ja tylko powiem, jakie mają rozwiązania. To już jest pytanie do IPF-u, bo ja nie jestem. On tak robi ten. A wszystkie inne posiadają, że już mają kamerę i wtedy. Jak? Uważam, że na przykład Paweł zrobił dobry wywiad, a ty go spaliłeś, tak? Lub ty jako sędzia główny dość okej, ale tam ci dali, że było spalone, to ja do ciebie podchodzę i po skończeniu rundy, ty masz czas, nie wychodzi, wiesz, kolejna runda, ty oglądasz, nie z mojego telefonu, bo ja może nagrywałem tak, tylko ze swojej kamery oglądasz i wtedy masz, jako główny widzisz, pamiętasz co swoje, widzisz od boku i wtedy możesz rozstrzygnąć na tak lub na nie. I patrz, i to dalej jest twoja autonomiczna decyzja, a nie nasza decyzja, to jest dalej twoja jako sędziego. Jeszcze jak masz dwie kamery, to może zobaczyć na takie rzeczy, czy zawodnik czasami nie siada tak, że co jeden sędzia ma płytko, a drugi ma głęboko. Bo kamera nie właśnie nie zawsze łapie. Dwie kamery znowu, minimum. Te siady na jedną nogę. No. I teraz będą zdjęcia po zawodach. Siedziała dziewczyna tak, ale i robiła jest zdjęcia, wiesz. Ale słuchaj, ale ja patrzę, bo to patrz, bo chodzi o to, że to nie jest od niej, to jest od was, od organizacji, ale, i to ty rozstrzygasz, wiesz, ale na podstawie tego. Jak było takie podejście, gdzie zaczynało się kłócić, mówiłem, tak, pokaż mi to. Tylko wiesz, tu jest coś takiego, że zobacz. Obydwie strony mają rację tutaj. Że właśnie, tak, my mówimy o czymś takim, że to dalej ty to rozstrzygasz i to ty rozstrzygasz jako sędzia. Czyli my przychodzimy do ciebie i mówimy, że jest ten problem i to ty rozstrzygasz jako sędzia. A teraz jest tak, że nikt nie rozstrzyga, tylko jest powiedziane tak, ja idę do sędziego głównego, sędzia główny mówi mi, idę do Wadyma. A Wadym jest speakerem, tu jest sędzia główny, to jest osoba decyzyjna od federacji, wyznaczona jako ta, która podejmuje decyzję. Mamy tak, że na przykład byliście w Łódzku? Nie, w Łódzku. Właśnie chciałem zapytać, czy byliście, bo u nas jest tak, że przez tą COVID nie dojechało dużo sędziów. Tak. I chodzi o to, że na przykład, jeżeli tu sędziują, i tak jest z tym protestem. I tak na przykład podchodzisz i mówisz, tam było coś tam. Tak. I wiesz, jeden może być, na 100% było czwarte podejście. Tak. Ile mieliśmy czwarte podejście na tych zawodach? Ja wiem. No parę mieliśmy. No i ale, to jest mówię, ten mimo wszystko protest. Tu Wadym nie jest sędzią głównym aktualnie, nie zostaje wyznaczony. Tak, ale wy nie macie takiego rozwiązania wpisanego w swoje regulaminy. O to chodzi, że nie mamy. Mamy takie coś jak protest. Tak. I to właśnie podchodzisz nie tu, tylko tam. A przez to, że nie dojechało tyle sędziów, no wiesz, nie ma czegoś w tym momencie. Bo jeżeli jest taki układ, jak o tym mówisz, to sędzia główny nie jest sędzią głównym, bo nie rozstrzyga. Nie. Tak. Chodzi ci o to, że ty chcesz odwołać decyzję ode mnie. Ta decyzja nie odwołała się, tylko jako
jury powiedziałeś? Tak, tak, jury? Tak. One są jak czyli macie po prostu organ jury przy stoliku speakera normalnie, to nie jest coś takiego formalnego? To nie jest formalne, to jest tak samo jak z protestem. No, to wy to o tym wiecie, a my o tym nie wiemy, więc rozumiesz, że to dzieje. To nie daje nam tego tej selektywności. Teraz będziemy o tym pisać, bo to było jak parę lat akurat z tymi katapultami. Tak. Że zaczęły się kłócić, może byliście parę lat temu, właśnie tutaj, czy może w siedlu, nie pamiętam. My byliśmy od 2017. Tak, że katapulty zakładają tutaj. Tak, wiesz, tak, a teraz jest wszystko za łokciem po prostu. I właśnie ta informacja jest w przepisach, po prostu przepisy nie czytałem i dlatego my czytaliśmy, bo ja sam tłumaczyłem te przepisy teraz musimy z tym protestem zrobić tak samo jak z tymi katapultami, wiesz, żebyś powiedział. Ja specjalnie czytam wszystkie regulaminy i sam go tłumaczyłem, bo nie był udostępniony polski. Ja go sam tłumaczyłem, więc ja wiem, że wszystko na bieżąco. Można było tylko angielski znaleźć, nie? WPA. Dlatego mówię, my tłumaczyliśmy specjalnie regulaminy, żeby być dokładnie wyczytane, żeby dokładnie wiedzieć, co możemy, a czego nie możemy. Bo mieliśmy dużo takich rzeczy, że na przykład wychodzili od nas chłopaki, na przykład w neoprenach, na łokcie, do siadu. Musieliśmy mieć pewność, że mogą. I po to, nie pomaga, więc... Wiesz, wiedzieliśmy... Nie pozwalają. I musimy wiedzieć, dlatego czytamy zawsze regulaminy, zawsze jesteśmy z nimi na bieżąco. Wiesz, też idąc nawet dalej, my czytamy regulaminy, ale większość ludzi nie czyta. I fajnie na przykład, można rozegrać, podnosząc w ogóle prestiż samej federacji, jeżeli wy jako organizatorzy na przykład sami zaczniecie ludziom pokazywać te zasady, czy tłumaczyć takie, które są niejasne. Jak było z tym, tak? Żeby, wiesz, podkreślać pewne rzeczy, bo uwierz mi, 99% nie czyta tych waszych regulaminów. My czytamy. Bo ja uważam, że wiesz, w regulaminie można też znaleźć dla siebie przewagę, jeżeli go znasz, więc my go czytamy, tak? Ale my na przykład naszych zawodników uczymy, kurwa, i tłuczemy im do łba. Przeczytaj też regulamin, chuj, że ja go znam, przeczytaj regulamin. Oni i tak najczęściej tego nie robią, więc fajnie jest też, wiesz, to co się różni pomiędzy innymi federacjami, czy to co może być niejasne, fajnie jest też, wiesz, wytłuścić czy wyciągnąć zawodnikom, to tylko na waszą korzyść zadziała jako federacja, jeżeli wyjdziecie przed szereg. No. Bo chcę, żebyśmy nagrali tą naszą rzecz, bo ja muszę za chwilę pojechać w jedno miejsce, także możemy wrócić, jeśli ty byś mógł wrócić do rozmowy ze Stanisławem. No to jutro pogadamy. Ja też jestem tutaj cały czas. I jutro mamy luz, mamy rano chłopaka na wyciskanie, a dopiero wieczorem na ciąg. Także możemy wrócić do rozmowy. Chłopak do wyciskania ciężki, do ciągów lekkie. Poszli konie po betonie. Podsumowanie zawodów. Słuchaj, generalnie powiem ci tak, nie? Kurwa, szkoda mi Juszczyka, który wczoraj siadał, wyciskał, ciągał. I jebany, który miał taką tradycję, nie? Od wielu zawodów, że bombi pierwszy siadł, panika, bombi drugi siadł, jeszcze większa panika, ledwo co zalicza trzecie podejście. Jest cudowne, kurwa, takie tam. Znaczy, na trzecim podejściu zalicza pierwsze, nie? Mhm. I potem ma normalny start. Teraz zaliczył zajebiste pierwsze podejście i to takie naprawdę swój skok o wiele, wiele kilogramów do góry. I potem dwa razy zbombił ciężar, z którym raz stał i go kurwa spłycił, a wstał go lekko, a drugi raz przez to, że bał się, że będzie znowu spalony za głębokość, to zajebał tak głębokość, że się porozluźnił, już nie był, wiesz, wstał go do połowy, zamarzło i ten. Potem miał już ładny start, 137,5 wycisnął i 222,5 pociągnął, 232 już go przeważyło. I to było wczoraj i dzisiaj od rana powiem ci, że... Najważniejszy człowiek rozgrzewki. Tak, w ogóle Just, najważniejszy człowiek rozgrzewki, odpowiada za rozwiązanie naszych wszystkich, przeprowadzenie z rozgrzewki z wszystkich naszych zawodników i wiązał bardzo dużo, także bardzo duże podziękowanie dla niego. I teraz lecimy od rana. Pierwsza grupa, mamy Lecki na Konieczny, no to jest Wilewski na Konieczny i Szopa. I Szopa, no. Pierwszy. Jasiu, który wdupił swojego, w sumie od początku miał piery, od pierwszego siadu, wyciskanie tak samo. W pierwszym ciągu, Jasiu ciągnie od zawsze na zamki, nie? Rozpierdala dwa kciuki, wiesz, jucha, tryska. Dostaje zadanie, że od drugiego podejścia robi przechwyt. On mówi, ale nie umiem przechwytu. On mówi, od dzisiaj umiesz. I wdupia bez problemu drugie i trzecie. Na trzecim zrobił 270. Tamten, coś było w lockoutem, bo nie zaliczyli go, nie? Tak, ale bardzo ładnie wciągnął, lekko. No do samego lockoutu była rakieta. Ten tak, później... Przy poprzednich zawodach nie zaliczył ani 2,5, ani 2,6 właśnie przez lockouty. I zaliczył tylko 2,3,5. Więc tak naprawdę do 2,6 doszedł teraz przy kolejnych zawodach, a 2,7 nie wyliczył tak samo jak ostatnio, nie? Teraz tak,
Dylewskie, kurwa, taka petarda w siadzie, nie? W ogóle taki kosmos on wyjebał. 310 pierwsze, 332, 353, wszystkie na trzech białych światłach. Głęboki, silny, szybki, jak z kurwy syn przysiadł. Bo za wejściem, bo wchodzi tak, że to że zabało trzy razy. Tak, ale ma to w 100% wiesz, wykontrolowane. Także pierwszy bardzo mocny siad z naszej drużyny. Dzisiaj od samego rana 350 kg. Potem 190 w dupia w ławie, gdzie dwa tygodnie temu 160 kg dwa razy go zabijało, bo miał bóle w łokciach. Pomogli nam bardzo chłopaki z projekt Masaż, którym bardzo dziękujemy. Jedziemy do nich w sumie w poniedziałek. Jedziemy do nich w poniedziałek. Czyli pomogli, wyprowadzili cały ucisk na nerw u Dyla. Petarda, także dziękujemy chłopaki i w ciągach zrobił 300, nie? 300 w trzecim, co dał mu 800, 847, 848 ma chyba tak jakoś pisane, nie wiem czemu tam jakiegoś kilogramu brakowało, także bardzo ładny total, w szczególności jeśli chodzi o juniora. I ten ciąg był naprawdę z dużym zapasem. No i nasz Kajtuś, 300 w siadzie, ładnie, lekko, 307. Który zaczynał bardzo pysznie, dzień odchwalenia się, że wpisze się na total na tablicy w setce. Ale się nie wpisze. Ale się nie wpisze. 307 ładnie wstał, spalił minimalnie o włosek za głębokość. Ale spalił. I tu powinno być teraz wideo, na którym widać, że było w chuj głęboko. Później wyciskanie, które mu totalnie nie poszło, ale ma nadrywany cycek, ma przez sobie przygotowane. Nadrywany, tak. Więc to niemniej jest tak naprawdę wszystko, ratowanie od kurwa tak, 3 miesięcy, wszystko, żeby to nie wszystko, było. Wszystko, co będzie trzeba zrobić, po prostu zaraz z danego klatą będzie zrobione. No i bardzo ładny ciąg, 300 zaliczone, także do przodu wygrywa swoją kategorię w juniorach i wygrywa w seniorach, czyli też setka Open. Później mamy Dręża, który startował też miesiąc temu na XPC. Mamy wcześniej Arka jeszcze, nie? A, Arek tak, Kalinowski tak. Właśnie, co to jest? Ojciec. Już mówiłem do kamery, ale piękny start, w szczególności ciąg na 2,40. Cudeńko, bardzo ładny siak, Arek w ogóle. Ja w ogóle zadeklarowałem 2,55 i się wszczapił, nie? I mówię, że Ukrainiec źle wpisał na luzie, że tam 2,25 będzie, nie? To by wdupił, kurwa, spokojnie, by nawet nie wiedział, że wdupił, bo 2,40 to było na RP6. No, ale no, spokojnie mówię, myślę, 2,65 był w stanie zrobić. Ale zrobił już wcześniej mówiłem, także nie będę się powtarzał. I mamy później Dawida Drężka i Krystiana Chmurę. Mówię, Dawid Drężek przebił ponad chyba 50 kg, nie? Mówiłem, w miesiąc swój total z zawodów, także kurwa przepetarda jego postawa na teraz na tych zawodach. Bardzo dużo, bardzo ładnie powchodziło. Super przygotowanie, przede wszystkim w głowie nastawienie. To samo jeżeli chodzi o Krystiana, który super, bo przebił swoje biery i naprawdę pokazał i pod względem przygotowania fizycznego i pod względem przygotowania jego jako zawodnika po prostu przeskok przeogromny, nie? Tym bardziej naprawdę ciężkie grupy, bo bardzo liczne, ciężka rozgrzewka. My też zadbaliśmy o to, bo wiedzieliśmy, że będzie bardzo mało miejsca na rozgrzewce i wiedzieliśmy, że mamy dużo zawodników w jeden dzień, że spakowaliśmy cały outla w busa i przywieźliśmy tutaj po to, żeby rozstawić na rozgrzewce swój sprzęt, żeby nasi zawodnicy mieli na czym dobrze się rozgrzać, bo wiemy, jak to jest kurwa ważne w takich warunkach i to dokładnie tylko tego dowodzi, że im cięższe warunki, tym więcej trzeba się skupić na rzeczach takich poza rozpisaniem kurwa kartki treningowej zawodnikowi. Trzeba zadbać o wszystko, co jest możliwe, proszę, żeby było jak najlepiej. Dobra, czyli tak, i mamy naszego anabolicznego cygana, który ma porwane przewodziciele od dawna, ale zrobiliśmy sobie 195, żeby zaliczył, potem wdupił dwa bardzo dobre siady, ma je spalone, ale jak sobie zobaczycie, przytem to się odpierdalało jakby z sędziowaniem. Wiem, że są spalone, nie wpisujemy tego na tablicę, to nie jest zawodnik jakby z grupy zawodniczej, on jest tam zieloną kartą, ale mimo wszystko wstał bardzo ładne 250.
wycisnął coś koło 180, nie pamiętam ile, ale też dobrze. Najważniejsze było to, żeby wszedł, bo wchodził tam po bardzo fajny ciąg i zrobił 315 w ciągu w kategorii do 125 kilo i to szanuję. I powiem ci tak, to jest jego pierwszy start, bo nie pamiętam, był w 7-8 latach, jak nie więcej. I powiem ci, że zajebiście go znowu w akcji, mógł zobaczyć. Dobra, podziękowałem. Teraz Bubciu, co mieliśmy przez ostatnie 2-3 tygodnie trochę perturbacji, jeżeli chodzi o jego ustawienie miednicy. Zdupił pierwszy siat, ale i wpadł w panikę, Paweł go wyprowadził. Robiliśmy tak, że jakby dla nas miał zaliczone i drugie podejście normalnie miał na 352, wyszło zajebiście, trzecie podejście 362, wyszło zajebiście i przez to, że Bubciu tam jakieś prawie rok temu, nie, z 8 miesięcy temu zerwał biceps, ma go przeczepione na takie kotwice, to teraz w przygotowaniach jedna ta kotwica mu się oderwała i robiliśmy ostrożne podejścia, jeżeli chodzi o jego ławę, bo ma taką małą dziurę tutaj i planowaliśmy, że maksymalnie przy dobrych wiatrach 190 kg będzie to, co będzie mieć na trzecie. Jak szmatę. Wyjebał 200, kurwa, no, jak szmatę, a potem 320 w ciągu. Wyjebał jak szmatę. Ile mu tam wyszedł ten total? 882? Tak, 882. No i na koniec, kurwa, rekrucik, który... Wyjebał 905. 905, a przypominamy, że w październiku na swoim pierwszym starcie zrobił 822,5. Wdupił teraz tak, wszystkie trzy siady zaliczone, ostatnie na 370, zajebiste, wywalczone. Piękne, kurwa, to był siad miłości, kurwa. Przytuliłem go przed nim, powiedziałem mu, że go kocham, powiedział, że mnie też kocha. I siadł 370 kg, wycisnął 210, 220 w trzecim, ale zerwał dupę i to zerwał ją bezdyskusyjnie. Ale niemniej jednak widać, że w tej klacie jest dużo zapasu mocy. I na ciągi niestety już tam jego kolano go trochę kło, co ma tam od ostatnich tam 2-3 tygodni. 320, ale na 325 mu to stykło, także mamy zaliczone 905, bardzo, bardzo ładny progres, także myślę, że na tą wypracę, na której się szykujemy na październik, jeszcze raczej nie będziemy przekraczać tony, ale już będziemy dużo, dużo bliżej do tego planu, żeby pierdolnąć tą tonę. Teraz cały zawodów podsumujemy, że kurwa było tak zajebiście w chuj, że masakra, nie? Plan z każdej jednej perspektywy, od każdej jednej jakby strony zrealizowany na 110 pierdolonych procent. Ja idę zaraz dostać zawału, wylewu. A potem jeszcze obiecałem, że każdemu po kolei będę robił lachę za zajebiste siady, ciągi i wyciskanie, które dzisiaj zrobili, także mam bardzo pracowity wieczór, bo muszę dwa razy umrzeć, potem zmartwychwstać i zaspokoić ich oralnie. Generalnie zawody na pewno pokazały, co będzie widać też na filmach, że żeby faktycznie mieć team, trzy rzeczy się tutaj zdarzyły. Żeby mieć faktycznie trójbój i robić go na poważnie, to po pierwsze trzeba mieć organizację teamu, co było widać na rozgrzewce i tu przede wszystkim Juścik już wcześniej wspomniany zrobił mega robotę. Ale też i Popo, kurwa, którego Popuś, uwielbiam. Który przyjeżdża zawsze na zawody. Jest najlepszy twój po prostu. I teraz to co się dzieje, to że nasze rekruty. Że kiedy inne drużyny zapierdalają z paniką, kurwa, rzucają siebie butelkami, dromi apek, to kiedy, po co, jak, to my po prostu realizujemy sobie plan i jest spokój. Była tylko nerwówka przez chwilę, jak ciężcy zaczęli. Trochę za późno rozgrzewka, ale po 10 minutach to było opanowane. Było opanowane, także zawodnicy się niczym nie przejmują, są skupieni na tym, żeby robić wynik i mamy tutaj wtedy przestrzeń do tego, żeby druga rzecz zagrała, czyli zajebiste przygotowanie, gdzie to było przeprowadzone, jeżeli chodzi o programowanie, które zrobił Tadeusz, zajebiście. Była przeprowadzona pełna akumulacja, transformacja i zajebisty picking, pomimo wielu jakichś tam perturbacji, jakichś tam zmian dat. Wkurwiają. I dalej uważam, że mnie wkurwiają. To, że zrobili dobry start, nie znaczy, że mnie wkurwiają. I to i tak planowo wyszło to wszystko zajebiście. Plus będzie to bardzo ładnie widać na filmach, że przygotowanie i organizacja to jeszcze nie wszystko, bo dużo rzeczy może się posypać mentalnie i tutaj się nie sprawdzą żadne gadki na zasadzie hej, dasz radę, albo wierzymy ryjach, w ciebie, kurwa, albo napierdalanie się po ryjach, czy kurwa po karkach i próbowanie zaleczenia tym totalnych niedociągnięć w przygotowaniu mentalnym, bo jakby wyprowadzą agresora. Czy po prostu zwykły chyba, nie wiem, ataku paniki.
wyniki, czegokolwiek, nie? Także mental w sporcie, mental w trójboju. Tutaj akurat było bardzo, bardzo dużo do ręce, zrobienia. Które leczą. Tak trzeba zrobić, ręce, które leczą. Do zrobienia było na żywo i myślę, że właśnie będzie to widać pomiędzy niektórymi podejściami, co na pewno Denis podkreśli w montażu, bo w tej części jestem bardzo dumny, że mogłem się tutaj zająć, kiedy większość przygotowań robił mój serdeczny kolega z teamu i wspólnik, czyli Tadeusz, że mogłem tutaj swoje 5 groszy wrzucić akurat na żywo. Także dziękuję też Tobie, bo jak zwykle było zajebiście i kurwa, lecimy dalej. Obiecaliśmy, że zrobimy kurwa z tego narodu najsilniejszy naród na świecie w 5 lat i to zrobimy. Plan 5-letni, pamiętajcie.